Cześć, siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii montowania Stara 266 w prenumeracie od Hachette. Kolejna paczka, a w niej cztery numery, numer 10, 11, 12 oraz 13. Więc zapraszam do oglądania. Gazetka numer 10. W tej gazetce zmontujemy dalej silnik, skrzynię biegów oraz układ napędowy. Sporo widzę elementów, sporo pozycji, więc będzie dużo do skręcania i montowania. Choć widzę, że bardziej będziemy sklejać niż wkręcać, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Elementy wypakowane, jak widzicie bardzo dużo elementów, małych elementów, więc będziemy mieli tutaj trochę montowania, więc żeby dłużej nie przedłużać, jedźmy z pierwszym krokiem. Na początek bierzemy element 10A i 10H, czyli felgę oraz wentyl. Wentyl montujemy tutaj w miejscu, tak żeby tutaj pasował do otworu. Wciskamy go, element wchodzi na wcisk. Tutaj nam zalecają, żebyśmy użyli trochę kleju, żeby się lepiej trzymał, więc użyję klej cyjanoakrylowy, żeby element mi nie wypadł. Ok, element sklejony. Odkładamy felgę na później. W kolejnym kroku bierzemy element 10K, 10Q i przewlekamy tutaj przez nie element 10R. Ok. Elementy spasowane. Następnie bierzemy element 10C. Przykładamy go tutaj. I skręcamy te elementy śrubką CP. Mamy kolejny błąd w instrukcji, a raczej w dostarczonych elementach. Nie mamy oznaczonych śrubek jako CP. Tylko mamy jako śrubki AP, więc ja tutaj zastosuję tą śrubkę z oznaczeniem AP zamiast śrubek, które tu były wskazane z oznaczeniem CP. Elementy zmontowane. Następnie w kroku piątym montujemy zespół układu napędowego. Montujemy go na skrzyni biegów naszego silnika. Tutaj mamy odpowiednie otwory i skręcamy tutaj śrubką BP. Ok, elementy zmontowane. Następnie obracamy silnik na drugą stronę i montujemy z drugiej strony element 10P. Skręcając również śrubką BP. Ok. Elementy zmontowane. W kolejnym kroku bierzemy element 10E, czyli sprężarkę klimatyzatora i montujemy po lewej stronie tutaj silnika. Ok. Element zmontowany. Następnie bierzemy element 10N oraz 10O.
pasujemy je razem na wcisk. Czyli cały zespół filtra paliwa. Następnie filtr paliwa montujemy tutaj na elemencie 10J na płytce montażowej filtra paliwa. Ja tutaj troszkę złapię klejem. OK, elementy spasowane. Następnie elementy montujemy tutaj nad skrzynią biegów. OK. Element zmontowany. Następnie bierzemy elementy 10F i montujemy tutaj przed mocowaniem tutaj płytki montażowej filtra paliwa. Pierścienie do podnoszenia zamontowane. W kolejnym kroku bierzemy element 10G. Montujemy go tutaj. Przewód dopływu oleju montujemy w podstawie sprężarki powietrza. Ja tutaj od razu też ten element podkleję. OK. Elementy zmontowane. W kolejnym kroku bierzemy element 10M i montujemy go tutaj. OK. Elementy zmontowane. W kolejnym kroku montujemy element 10D. Dźwignię reduktora. Po lewej stronie obudowy skrzyni biegów. OK. Zamontowane. W kroku 20 łączymy elementy 10i i 10L. Elementy zmontowane. Następnie montujemy je tutaj w zespole napędowym. Ja od razu też te miejsca podkleję, żeby już mi elementy nie wypadły. OK. Elementy zmontowane. Tak też oto się prezentują zmontowane części. To wszystko w tej gazetce. Przechodzimy do kolejnej. Następnie gazetka numer 11. Instrukcja montażu. Uzupełnimy tutaj kolejne koło oraz uzupełnimy koła pasowe, czyli kolejne części silnika. Elementy wypakowane, tak też oto się prezentują. Przechodzimy do montażu. Na początku bierzemy elementy wcześniejszych gazetek, czyli 10A, element 07G. Łączymy wszystkie ze sobą i skręcamy czterema śrubkami CM. Elementy zmontowane. Mamy kolejne koło spasowane z felgą. Więc koło odkładamy na później. Przechodzimy do kolejnego etapu. Bierzemy element 11G i 11H. Wał pompy wody. Montujemy je razem. Następnie wciskamy tutaj element 11F. Elementy zmontowane. W kolejnym kroku montujemy pompę wody w przedzie skrzyni korbowej bloku silnika. OK. Elementy tutaj zmontowane. Następnie koło pasowe numer 11C element montujemy w górnej części. Używamy tutaj kleju, ponieważ element nie za bardzo dobrze się tu trzyma, więc OK.
element zmontowany. Następnie element 11D. Kołopasowa alternatora. Również tutaj dam kropek kleju. OK. Element zamontowany. W kolejnym kroku, kroku 10, montujemy element 11E. W kroku 11 pasujemy koło pasowe wału korbowego. OK. Element zamontowany. W kolejnym kroku bierzemy paski główne, elementy 11J. Montujemy tutaj na koła pasowe. OK. Elementy zamontowane. Następnie bierzemy paski sprężarki i montujemy tutaj w górnej części. OK. Paski zamontowane. Tak się oto prezentują zmontowane części z gazetki numer 11. I to wszystko w tej gazetce. Przechodzimy do kolejnej. Gazetka numer 12. Instrukcja montażu. Kolejne części silnika. Tym razem zamontujemy wentylator, chłodnicę. Więc silnik myślę, że już będzie prawie kompletny. Elementy wypakowane. Tak też oto się prezentują. Wszystkie elementy plastikowe. W pierwszym kroku bierzemy nasz silnik oraz wentylator chłodzący, element 12D, montujemy go tutaj. Ja dodam sobie tutaj trochę kleju. OK. Wentylator zamontowany. Następnie bierzemy element 12A, 12B. Łączymy je ze sobą na wcisk. Następnie uzupełniamy elementy o element 12C. Montujemy górną powłokę chłodnicy. Tak oto się prezentuje chłodnica już zmontowana. Uzupełniamy następnie element 12J. Dolny korek spustowy. Element zamontowany. W kroku 7 montujemy górny przewód płynu chłodzącego. Dodajemy element 12F, zawór sterujący, elementy zmontowane. Następnie w dolnej części montujemy element 12K, przewód chłodzący, elementy zmontowane. Następnie montujemy tutaj chłodnicę. OK, chłodnica zamontowana i już w miejscu swojego przeznaczenia. No nie powiem, bardzo delikatnie trzeba się z tym obchodzić, no ale jakoś żeśmy tutaj to zamontowali. Uzupełniamy następnie element 12H. Powiem szczerze, że nie wiem jak go tutaj zamontować, to jest nie lada wyzwanie. Boję się, że tutaj coś się zaraz łamie, bo zupełnie nie ma tutaj gdzie się zaprzeć, żeby ten element zamontować, a trzeba tutaj się dostać do środka. No dobrze, od razu już sobie to podkleję, bo zauważyłem, że po prostu elementy, które nie są podklejone, wypadają i się gubią. OK, przewód jakoś tutaj zamontowałem, ale oczywiście podczas montażu szpień, który tu wystawał,
podczas wciskania doszło do ułamania go, więc musiałem go tutaj podkleić. Cały silnik widzę w różnych punktach trzeba popodklejać na tych newralgicznych miejscach, no bo te elementy będą tutaj wypadać przy kolejnych ruchach, to na pewno się pouszkadza, więc bardzo kiepsko to wychodzi. Ok, tak się oto prezentuje zmontowany silnik w gazetce numer 12. Odkładamy zmontowane części na później. I to wszystko w tej gazetce. Przechodzimy do kolejnej. Następnie gazetka numer 13. Instrukcja montażu. W końcu ruszymy gdzieś dalej, czyli zaczniemy montować resory i pióra z zawieszenia. Bardzo szybki montaż, 5 kroków. Mam nadzieję, że bezproblemowo. Elementy, tak też oto się prezentuje ich zestawienie. Wszystkie elementy metalowe, więc w końcu trochę lepsza jakość niż tylko sam plastik. Ale podsumujemy sobie później. Przechodzimy do pierwszego kroku, bierzemy element 13C, element 13B oraz od góry montujemy element 13A. Następnie w górnej części tutaj skręcamy elementy trzema śrubkami EM. Ok, elementy zmontowane. Następnie montujemy elementy 13E. Ok, elementy zmontowane. Tutaj miałem mały problem ze zmontowaniem tego elementu, ponieważ no w tej części tutaj mam wygięte te pióra. Musiałem je specjalistycznie tutaj docisnąć szczypcami oraz wcisnąć te trzpienie. No ale jak widzicie, udało się zmontować, więc to wszystko w tej gazetce. Ok, dzięki bardzo za uwagę. Zmontowaliśmy elementy z czterech gazetek. Jak widzicie, mamy tutaj już silnik praktycznie gotowy. Niestety w większości jest on plastikowy i może w większości was jakoś nie zrobi to różnicy, no ale jeżeli porównamy silnik plastikowy oraz całego stara, który jest w skali 1.12 z silnikiem Żuka, który jest w skali 1.8, no to powiem wam, jeżeli chodzi o wartość i porównanie, no wizualne może faktycznie nie ma to większej różnicy, no ale z reguły wydawcy no już przyzwyczaili nas, że te elementy w większości są metalowe, co jakby powoduje, że jednak ta finalna cena, jaka jest tych pojazdów, no to jednak ta jakość metalu no powinna też być znaczna, tak? No w tym przypadku mamy duży udział plastiku. Wizualnie no to może nie robi jakiejś większej różnicy, zwłaszcza że silnik będzie schowany, no ale patrząc na finalnie na wartość, jaka jest włożona, no to trochę to rozczarowuje, że jest to tutaj większa ilość tego plastiku. Silnik Żuka no trochę lepiej wypada, no bo jest w większości tutaj metalowy, wizualnie naprawdę fajnie dopracowany, małe takie naklejki, małe elementy, które gdzieś tam powodują, że widać, że jest to dobrze wykonany silnik. No w przypadku stara no trzeba być mega ostrożnym przy jego montażu. No, elementy plastikowe w większości na wcisk wkładane. Ja za każdym razem się obawiam, czy coś się nie urwie, no i się tak dzieje, tak? No, urywają się kolejne elementy podczas próby włożenia jakieś w trudne miejsca, te elementy jakoś źle przewidziane są, przemyślane ten sposób montażu, bo narażamy w ten sposób część elementów na uszkodzenia,
No i rozczarowuje to mocno. Okej, ale jakby widzimy, że mamy tutaj zmontowany już silnik. Musimy tu uważać na niektóre elementy, które zamontowaliśmy, nie wiem po co, dlaczego teraz, skoro one tu odstają tak zbędnie. Można by było akurat te elementy później zamontować. Obawiam się, że dojdzie tu do jakichś wygięć, ułamań. Nie jestem zachwycony ze sposobu tutaj składania tych elementów. Jest to mój drugi model od Hachette i widzę tutaj jakby takie same rozwiązania, czyli jakby nieprzewidziane, nieprzemyślane te montaże, ta instrukcja. Więc no, Hachette zdecydowanie słabiej według mnie wypada tutaj na tle innych wydawców. No ale pójdźmy z tym wszystkim dalej, zobaczymy jak finalnie to będzie wyglądało, może gdzieś tam jednak ten efekt finalny będzie zadowalający. Mamy tutaj zmontowane pióro oraz kolejne koło. Okej, nie zapomnij, zostaw lajka, zostaw suba, przyznaj sobie tam dzwoneczkiem. A w tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny z serii montowania Stara 266 w prenumeracie od Hachette. Dzięki bardzo. Trzymajcie się ciepło. Cześć.